Hej, witam Was serdecznie na moim kanale. Przyszedł wreszcie ten moment. Czekaliśmy na ten filmik z czyszczenia pistoletu. Jak widzicie, tutaj na stole już wszystko mam przygotowane. Mamy tak, pistolet, który będziemy czyścili, narzędzia. Mamy rezerwowy pistolecik, gdyby się nie udało, bo może tak się wydarzyć. Pamiętacie z pierwszego filmu, tu Wam się wyświetla teraz karta z tym pierwszym filmem, że może być taka sytuacja, że nie uda się tego zrobić, że nie uda się go uruchomić, ale będziemy próbowali. Gdyby tak było, to mamy rezerwowy. Powiemy sobie też troszeczkę o tych pistoletach. Mamy też pianki do porównania i na końcu filmu zrobimy sobie test. Już takie wszystko przygotowane. Pokażę Wam, jak to wygląda, jaka jest różnica między obiema pianami. Zarówno jedna, jak i druga jest niskoprężna. Zobaczycie sami, że to też jest różnica między tym, że jest tylko napisane, a jednak jedna rozpręża się mocniej, druga rozpręża się bardziej. To wszystko w dzisiejszym filmie, dlatego zachęcam Was do obejrzenia do końca. No i co? Zaczynamy. Zanim zaczniemy czyszczenie, to serdecznie Was zapraszam. Zostawcie łapkę w górę. Komentarz, zasubskrybujcie kanał. Dzięki temu zasięg tego filmu będzie coraz większy. On trafi do szerszej grupy odbiorców. Pomożecie mi też w rozwoju kanałów. Serdecznie Wam dziękuję za to, co do tej pory nam się udaje. No i co? Zaczynamy. Zaczynamy od czyszczenia. Zaczynamy od tego wielkiego tutaj strupa. Będę chciał jak najmniej pouszkadzać ten pistolet. Dlatego. Zobaczmy to, co tu się da ręcznie obrać. O, odeszło. O, tutaj ten strup. No przez to, że to jest jednak tym teflonem pokryte, to dość tutaj fajnie widać. Widzicie tutaj ten gwincik? Czyściutko. Jak już odeszło, to już fajnie. Zobaczymy, spróbujemy jak najmniej tej powłoki zniszczyć. Ale no, nie, bez noża się nie obejdzie. Jeśli nie interesuje Was to czyszczenie, to wiecie, tam możecie do końca sobie przewinąć do samego testu, obejrzeć. Ale myślę, że jest to ciekawy proces, bo rozłożymy ten pistolet na części pierwsze. Będziecie mogli zobaczyć, gdyby zdarzyła się Wam taka sytuacja, że też może to na razie na bok. Troszkę zrobię sobie więcej miejsca. Gdyby zdarzyła się Wam sytuacja taka, że faktycznie Wam ten pistolet wystrzeli, zostanie, zastygnie, to będziecie też wiedzieli, jak on jest zbudowany. Tamten, który zdjąłem przed chwilą, to tak zwana taka jednorazóweczka. On nie jest drogi, bo tam kosztuje 30 zł. I jak macie mało prac z pianą i z pistoletem, to polecam Wam właśnie tamten produkt, tamten pistolet sobie kupić. Ale jeśli będziecie używać częściej, to faktycznie te droższe są lepsze. W tej chwili ten pistolet, nowy, świeży, to kosztuje, ostatnio patrzyliśmy, 107 zł. To cena skoczyła do góry. Ja go kupowałem za 75. Teraz już jego koszt to jest 107 zł. Oczywiście w opisie filmu macie wszystkie linki do takich pistoletów, które wybrałem dla Was z Allegro, do fajnych ofert. Zarówno tych tanich, takich jednorazówek fajnych, ale też i takich lepszych, droższych. I tam też macie w opisie piany, które Wam polecam, które faktycznie się sprawdzają. Ja najczęściej używam pian właściwie do trzech opcji, czy tam więcej, przepraszam, może trzy, to przesadziłem, więcej, więcej, zdecydowanie więcej. Montaż okien, montaż drzwi, czyli ościeżnic, montaż parapetów, no i uzupełnianie też jakichś takich dużych ubytków, dużych dziur, tam gdzie potrzebuję. Ale wtedy najczęściej korzystam z takich zwykłych pian wężykowych, bo one właśnie bardzo mocno się rozprężają. Te pistoletowe są, bardziej się przydają do takich precyzyjnych prac.
A takie wężykowe, zwykłe, to właśnie tam, gdzie trzeba dużo tej piany wepchać, to one się dobrze sprawdzają. Pośrednim rozwiązaniem, tu może zrobimy teraz zbliżenie, pani operatorka nam pokaże. Pośrednim rozwiązaniem jest ten rodzaj piany. Zobaczcie, on ma tutaj już gotowy element do aplikacji. To jest taka rączka, to też zobaczycie na końcu, w jaki sposób z tego korzystamy. Nie jest tylko sam wężyk, ale też fajnie się tą rączką aplikuje, można troszkę dłużej z tej piany korzystać. To jest takie pośrednie rozwiązanie. Nie widziałem, czy inna marka też ma tego typu rozwiązanie, ale Soudal ma i to się fajnie sprawdza. Ja tak będę, wiecie, gadał i czyścił. No tak, sporo innych takich fajnych informacji też Wam powiem przy okazji. Tu jakiś taki się... To chyba świetlimy. Tu dość fajnie to schodzi, powiem szczerze. Tak zastygło i już teraz dość fajnie. Mam też tutaj obok wiadereczko z wodą, tak żeby sobie jeszcze natoczyć. Te końcówki, końcóweczki zawsze są, to już bez noża się nie obejdzie. I tutaj najczęściej się zdrapuje. Na razie spróbuję to tak delikatnie. Bo tu najczęściej się zdrapuje ten teflon. To jest ten taki teflonowy pistolet. Czyli łatwiejszy do czyszczenia, ale pod warunkiem, że to się robi regularnie. Myślę, że macie fajne kadry, fajny widok. O! Nie, no powariowo. No się powariowo. O, już coś tutaj powoli zaczyna być widać. Bez takiej mocniejszej, agresywnej ingerencji to tu się nie uda. Delikatnie. Dobra, pauza. Idziemy uspokoić sąsiada. Jesteśmy z powrotem. Sąsiad przerwał już pracę, także możemy spokojnie kontynuować. Dobra, dalej go tam golimy. Tak wiecie, delikatnie staram się, żeby nie wjechać za głęboko, nie zdrapać za dużo. Ale pianka to jest jednak, nie? To pewnie wiecie, że pianka jak przybrze, już zastygnie, to już trzyma solidnie, nie? Okej, tu już widzę tą śrubeczkę, końcówkę z gwintem, bo zaraz będziemy się do tego powoli dobierać i potem jeszcze tą rurkę wyczyścimy już tak indywidualnie. No dobra. No nic. Zaczynamy rozkręcanie tych elementów po kolei. Tutaj może jeszcze tu spróbujemy troszkę. To jest ten newralgiczny moment. To jest ten... Oj, oj, oj. No to powiem Wam, że już po włożeniu tutaj śrubokręta to już chyba nie mam dobrych wiadomości. Często jak tutaj już to zastygnie w głowicy, to już jest problem, ale nic. O, dobra. Wyszedł taki glut. Na kulce tam widać się ładnie odbił. O, to ja widzę, co tu się stało teraz. Słuchajcie. Ale numer. Zaraz Wam pokażę.
No to nie, jest nadzieja. Jeszcze jest nadzieja. Ty, ale ciekawy jestem. Zaraz zrobimy próbę. Bez w ogóle odkręcania wszystkiego. Bo aż jestem ciekawy, co z tego będzie. No tu przyschło tej piany. Często jak tu już ta kulka zastygnie w środku, to już po prostu ten zawór nie trzyma. Ale zanim zacznę jechać tak na grubo, to sprawdzić trzeba. Powiem wam, co tu się stało. Widzicie ten kawałeczek plastiku? To jest końcóweczka od puszki z pianą. Komuś musiało to spaść na ziemię, bo tu widać, że to jest po prostu odłamane. Ten element jest odłamany, więc jak spadło mu na ziemię, albo gdzieś oparł i ktoś depnął, to się złamało, zostało w środku i tutaj ta piana wybiła. Dlatego tutaj był problem z tą kulą. Ale numer. Łobuzy. I znowu, co gdyby mieli pod ręką czyścik od razu na acetonie, spsikali to wszystko i wyczyścili, nie byłoby żadnego problemu. A tak to zostało i teraz mamy kłopot. Troszkę ten gwint jeszcze tutaj przeczyszczę. Jak nie uda się go uruchomić, to i tak wam pokażę, jak go porozkręcać na części pierwsze. Tak gdybyście mogli szybko zadziałać i coś z tym zrobić. No tu nie jest fajnie. Ta kulka już chyba tam stanęła. Dobra, zostańcie tutaj sobie chwilkę. Ja to troszkę odkurzę, zrobimy trochę tutaj porządku. Akurat nie przygotowałem odkurzacza, ale to momencik. Założymy czyścik, spróbujemy psiknąć, zobaczyć, co się dzieje. Nie będę wam psikał tutaj w twarz, ale w twarz, w kamerę. Gdzieś tu sobie do wiaderka obok. Ok. Nie ma szans. To tu jest sztywno, jak nie wiem. No, obawiam się. Pierwszy test pokazał, że tu już nie będzie łatwo. To już po prostu stanęło tu na całego. Jeszcze tu widzę jakiś kawałek tego plastiku. Taki się zrobił strób. Wyskoczyło. Już nawet po odkręceniu zaworu, to jest ten element, który blokuje szpilkę. Zobaczcie, w ogóle nie ma ruchu. On nie rusza, w ogóle stanął. O, teraz. No nie, nie ma. To jest. O! Coś ruszyło. Jeszcze trochę było piany. Może jeszcze go to uratuje, że on tutaj
Zastygł. Świeżynka, świeżynka. O. Troszkę piany, jak gdzieś zostaje aceton. Tylko to mi pewnie troszkę rozpuści moją farbkę. Zbieramy. No ciekawy jestem, robi się ciekawie. To jest też fajnie, można powiedzieć teraz od razu, że zawsze jak przestajecie używać w danym momencie pistolet, przez chwilę po prostu pianka zostaje tutaj na gwincie, to tu zakręcacie zawód. Jak zakręcacie zawód, blokujecie szpileczkę i wtedy jeszcze jest szansa. Otwórz kochanie trochę okno. Bo tym acetonem to będzie dawać tutaj. Dobra, druga próba. Z czyścikiem. Nakręcamy. Przełożymy, rozpuści mi kartę.